O. Nara. To jest normalne, ja nawet nie widziałem tego, bo... Liczba graczy Call of Duty Warzone 2 od premiery notorycznie spada w dół. O ile nie powinno was to chyba dziwić, o tyle ostatnie informacje, do których dotarłem w sieci, bardzo znacznie ten problem przybliżają. Także jeżeli jesteście ciekawi, o co z tym wszystkim chodzi, z czym to może być związane, to bądźcie pewni, że ten materiał obejrzycie do końca. A ja jestem oczywiście Goldzor i bardzo miło mi was powitać w kolejnym materiale na moim kanale. Na samym początku mam dla was przypominajkę o partnerze mojego kanału, którym jest Eneba. Eneba to sklep internetowy, w którym zakupicie gry na peceta, na konsole, do ładowania kont PlayStation, Xbox i wiele, wiele więcej w najlepszych cenach w internecie. Sprawdzajcie ofertę Eneby, na pewno znajdziecie to, czego szukacie i zacznijcie oszczędzać realnie na rzeczach, które i tak byście zakupili. Linki macie w opisie, serdecznie wam polecam. A ja wracam już do tematu z tytułu tego materiału, z tego wstępu do tego filmu. Moi drodzy, liczba graczy Warzone 2 spada. O ile każdy mógł się tego spodziewać, że tak to wygląda, o tyle zaczynają wyciekać do informacji publicznej chociażby informacje od zaufanych już w środowisku Call of Duty informatorów, takich jak Tom Henderson, jak Charlie Intel. Oni informują, że faktycznie ta liczba graczy Warzone 2 od premiery bardzo mocno spadła. O ile tego dokładnie nie wiemy, nie ma jakiegoś globalnego miejsca, w którym można by było to sobie zobaczyć w czasie rzeczywistym i porównać na przykład ze Stanami sprzed kilku tygodni czy miesięcy. No ale sam fakt, że te chociażby osobistości, które wymieniłem, o tym wspominają, no mocno dają przynajmniej mi do zrozumienia, że jest to jakiś problem, a przede wszystkim, że jest to prawda. Do całego wątku podłączył się niespodziewanie JGOD, który okazuje się, że prowadzi statystykę ilości graczy w Warzone 2 na platformie Steam. O ile Steam to jest tylko pewna część graczy Warzone 2, o tyle można wartości z tego Steama uznawać za coś, co przekłada się pewnie też w jakimś stopniu na innego rodzaju platformy. Dlaczego? No bo Steam daje dosłownie te same możliwości, co Battle.net, co PlayStation 5, PlayStation 4, Xboxy i tak dalej, i tak dalej. No nie ma żadnych benefitów i przeciwwskazań do grania na Steamie względem innych wersji, dlatego spadek ilości graczy na Steamie równocześnie oznacza, że ten spadek pewnie wygląda podobnie również na innych platformach. JGOD z tych swoich statystyk pokazuje, jak wyglądała ilość graczy w Warzone 2 na Steamie od premiery, od 16 listopada do 11 listopada w tym 11 stycznia 2023 roku w tym przypadku. Na premierę na Steamie w Warzone 2 grało w piku, czyli w momencie, gdy najwięcej graczy po prostu było, 452 tysiące graczy. Bardzo imponująca liczba, biorąc pod uwagę, że to jest tylko Steam. Mamy jeszcze przecież Battle.net, mamy PlayStation, mamy Xboxy. Naprawdę duża ilość graczy. No, natomiast już tydzień później ta liczba graczy spadła znacznie, bo o 128 tysięcy i jedynie 323 tysiące graczy pozostało na tym Steamie grających w Warzone 2. I tak idąc dalej i dalej, wy to wszystko widzicie, dochodzimy właśnie już do nowego roku, do roku 2023 i początku stycznia, gdzie w piku tych graczy odnotowano 4 stycznia jedynie 144 tysiące. Zestawiając to z 452 tysiącami z listopada, no jest to potężny spadek. To jest 300 tysięcy graczy mniej na samym Steamie w przeciągu mniej niż 2 miesięcy od premiery. I to jest problem. Tym bardziej, że 11 stycznia, wtedy gdy JGOD zanotował ostatni zapis, tych graczy na Steamie jest jeszcze mniej, bo 121 tysięcy, co jest kolejnym, można by rzec, w przeciągu tygodnia sporym spadkiem w zainteresowaniu Warzone 2 przynajmniej
na Steamie. Te statystyki nie szokują mnie, w sensie ja się spodziewałem, że mniej graczy w Warzone 2 gra, bo sam jestem w tej grupie. Natomiast nie spodziewałem się, że jest to aż tak znaczny spadek względem premiery. Wiadomo, że premiera zawsze generuje największe zainteresowanie, no ale mimo wszystko ponad 300 tysięcy spadku w ilości graczy na Steamie naprawdę jest dużym problemem. Zapytacie, czy dla Activision jest to jakieś zaskoczenie? No, informatorzy informują, że faktycznie jest to dla nich niespodziewany obrót spraw. W sensie oni gdzieś tam pewnie zakładali mniej więcej zainteresowanie Warzone 2 na danym etapie rozwoju tej gry i to zainteresowanie tą grą jest mniejsze niż oni tego oczekiwali. I to jest dla nas mimo wszystko dobry znak, bo skoro Activision nie spinają się tam powiedzmy jakieś tabelki, no to zapewne będą próbowali to w pewien sposób naprawić. Tylko teraz dochodzimy do bardzo ciekawej informacji. Już 17 stycznia pojawi się oficjalny turniej od Call of Duty w Warzone 2, ale turniej ten będzie w DMZ. Nie w Warzone 2 Battle Royale, ale w DMZ. I to jest zdecydowanie bardzo ciekawa informacja, biorąc pod uwagę, że coś takiego nie miało miejsca w Warzone 1. No tam wszystkie te turnieje były w formacie Battle Royale. Były Kill Race, były inne formaty, ale to wszystko było oparte o Battle Royale. Tutaj pierwszy oficjalny turniej w Warzone 2 będzie w DMZ. 16 drużyn w formacie trójek zagra w turnieju, w której pula nagród wynosi 30 tysięcy dolarów. Jako, że jest to DMZ, będzie to ciekawy turniej, bo każda ekipa będzie miała do wykonania jakieś zadanie, bo na tym oparty jest tryb DMZ. Nie tylko zabijanie, ale też wykonywanie zadań będzie miało duże znaczenie, więc ja na pewno będę wam streamował ten turniej i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No ale sam fakt o tym, że DMZ pierwszym turniejem w Warzone 2 jest naprawdę interesujące. Być może to właśnie DMZ jest priorytetem dla Activision, a również z informacji, które wielokrotnie przekazywali ci informatorzy, o których wspominałem dzisiaj, wynika, że DMZ od początku było czymś, z czym Activision wiązało naprawdę spore nadzieje. I można by rzec, że patrząc mniej więcej na to, jak zbudowane jest Battle Royale w Warzone 2, jak zbudowane jest Multi Modern Warfare 2, na którym oparte jest właśnie Warzone 2, no można dojść do wniosku, że faktycznie to wszystko jest mniej więcej zrobione pod DMZ. Ten cały system z plecakiem, ten cały system z lutowaniem i te wszystkie innego rodzaju zmiany pasują idealnie do DMZ. Nie pasują natomiast za bardzo, jak dla mnie, do Battle Royale czy do Multi MW2. A to już powinno nam sugerować, że to właśnie DMZ od początku było tym takim oczkiem w głowie Activision. Na przykładzie Warzone 1 bardzo łatwo to zauważyć, że Multi Modern Warfare 2019, tryb wojny naziemnej i różnego rodzaju inne mechaniki, które były tam dostępne, były przygotowane pod Warzone 1, które później osiągnęło sukces. Tutaj mamy sytuację, że to wszystko prawdopodobnie jest przygotowane pod DMZ, które zaczyna być coraz bardziej przez Activision pushowane. No i chociażby ten pierwszy turniej jest dlatego odpowiednim przykładem. Dajcie znać, co sądzicie o takim rozwoju spraw. Dajcie znać, czy w ogóle dochodzi do was ta informacja, że być może DMZ stanie się głównym update'owanym trybem w Warzone 2, a nie ten Battle Royale'owy. Byłoby to bardzo, bardzo ciekawe. No jestem mega zainteresowany waszą opinią w tym temacie. Warzone 2 traci graczy, ale to DMZ i tak jest oczkiem w głowie Activision i DMZ te jakby wartości w zainteresowaniu ma ponoć na fajnym, zadowalającym Activision poziomie. Inaczej wygląda to w kwestii Battle Royale'a, więc kto wie, czy w przyszłości nie będziemy poniekąd skazani właśnie na większe zainteresowanie trybem DMZ, które wydaje się być czymś, na co bardziej zwraca uwagę, przynajmniej teraz właśnie Call of Duty, ujmując to wszystko w takim wielkim skrócie. Moi drodzy, dajcie znać, jeszcze raz się powtórzę, co o tym wszystkim sądzicie. Chętnie wejdę z wami w dyskusję w sekcji komentarzy. No i co? Czekamy na rozwój sytuacji. Battle Royale, mam tutaj na myśli Warzone 2,
na pewno będzie z każdym kolejnym update'em lepsze i to widzimy z każdą kolejną aktualizacją, ale nieco powinno nas tutaj zaintrygować to, że to właśnie pierwszy turniej organizowany jest w trybie DMZ, a nie w Battle Royale. Ode mnie na dzisiaj, moi drodzy, to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia oczywiście w kolejnych materiałach na moim kanale. Mówił Goldzor, na razie.